Pytanie numer jeden. Ja się zaczynam ich bać. Natasza Urbańska. Bajka, przy której zawsze płaczesz. Odpowiadaj! Mama. Teraz! Szybko. Rszpunka. To jest takie warzywo. Ra, dobra, rszpunka. Lecimy dalej. Ra. Ulubiona piosenka z czasów... Trzeba muszę być poważny. Spokój! Ja jestem poważny. Ulubiona bajka, ulubiona piosenka z czasów dzieciństwa. Piosenka z czasów dzieciństwa. Tę pszczółkę, którą tu widzicie... Dobrze, lecimy dalej. Chciałbym się uśmiechnąć. Nie mogę. Czego się najbardziej boisz? Czego, Natasza? Odpowiadaj! Pająku. Dobrze. Dobrze? Dalej. Ja nie mogę odpowiadać. Czy uciekałaś z lekcji? Nie mamy całego dnia! No, nie. Nie? Dobra odpowiedź. Oczywiście, że nie. Taki z jakiego przedmiotu byłaś... powiedzieć? Z jakiego przedmiotu byłaś najlepsza, z jakiego najsłabiej ci szło? No Jezu, no wiadomo. No? Z najsłabiej matma, fiza, chemia, biologia. Ścisłe. Najlepiej? I historia. Mm. Jeszcze. No. A najlepiej? Najlepiej? Muzyka. I... Może, no, znaczy na muzyce musiałam na tym flecie, nie? Chyba przyjemność. Dobra. Więc w sumie gimnastyka chyba artystyczna z takich zajęć. Dobrze. Bo ja byłam w sportowej szkole, Natasza, no. To są krótkie pytania, krótkie odpowiedzi. O Jezu. Najbardziej szalona rzecz, jaką w życiu zrobiłaś? Nie, no ale to są za trudne pytania. No ja bym chciała... Zaraz będzie, to zaraz będzie dopiero trudne pytanie, odpowiadaj. Najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłaś? Przyszłam tu do was. Dobrze. I teraz najważniejsze pytanie. Kto jest najlepszym trenerem The Voice Kids? Ja.